Szkoła! Szkoła! Szkoła? Szkoła! Szkoła! Siemanko! Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dla was typowe myśli uczniów. Tak, ale zanim typowe myśli uczniów, najpierw przychodzimy do was z rozdaniem. Koniecznie wpadajcie na naszego Instagrama, tam przygotowałyśmy dla was rozdanie Back to School. Wszystkie szczegóły tam znajdziecie na Instagramie. Między innymi do wygrania takie plecaki, o które pytaliście w poprzednim filmiku Back to School. I pierniki! I dużo innych rzeczy. Trzy osoby wygrywają, także tak, jest duża szansa. Jest ogromna szansa. Wpadajcie na naszego Instagrama. Koniecznie, żeby dowiedzieć się szczegółów, my za was trzymamy mocno kciuki. Pamiętajcie, warto brać udział w konkursach, bo nie wiadomo, może to właśnie wy wygracie. Szansa jest duża, trzy osoby wygrywają, a my przechodzimy do myśli. Znowu sprawdziany! O Boże, tak się stresuję, będą nowe przedmioty. Może ktoś dojdzie do naszej klasy. Zobaczę Marka! Będzie ciekawie. On jest taki piękny. Nie widziałam go całe 3 miesiące. Ciekawe, czy ma dziewczynę. Jezu, jak ja kiedyś usiedziałam te 45 minut na lekcji. Tyłek mnie boli! Początek roku, nowa ja. Zacznę rok od dobrych ocen, będę miała same piątki! Znowu baba z matmy się na mnie uweźmie. I nie zgłoszę żadnego nieprzygotowania. Wykorzystam je pod koniec roku, jak już będą święta i nie będzie mi się chciało uczyć. Spalić tą budę! Żartowałam, bo nie poprawię sprawdzianu z matmy. Idzie jesień. Zrobię sobie pamiętnik z liści. Tym razem będę najlepsza w koszykówkę. Zobaczycie. O nie, znów ten WF! Ej! Jest praca w grupach, mogłabyś? Dasz sobie radę. Nie, nie dam sobie rady. No wstaw! Wstaw! Mam prace domowe! Jest! Wypracowanie z polskiego! Nie mogę się doczekać! Kartkówki, sprawdziany! Już nie mogę doczekać warsztatów literackich! Starbucks z moimi przepsiami! Niedługa szkoła, nie mogę się doczekać! Wiem, jestem wyjątkiem. Długie przerwy w szkole, nie mogę się tego doczekać. Plus 100 do inteligencji. Myślałam, że przez wakacje może remont by zrobili w tej szkole. Tutaj się nic nie zmieniło. A moja kanapka nadal jest w szkole. Wyrzuciłam ją 24 czerwca. Nikt nie wyniósł śmieci. Mój cel na ten rok? Pełen luz, nowy styl, nowa ja. Czy jak wręczę ten bukiet nauczycielce od matmy, to postawi mi szóstkę? 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, 3 lata studiów plus 2 magisterki, 17 lat nauki i 2000 netto. Super. Postawię sobie ten bukiet na biurku. W końcu trochę kolorów w tej szkole zaszkodzi. A poza tym nie będzie widać, że śpię. Ponoć w tym sezonie szkolnym modna będzie naturalność, więc ja już jestem w trendach. Co myślicie? Ten miś będzie przynosił mi szczęście na każdym sprawdzianie. Dzięki, misiu. Jak baba od matmy znowu postawi mi jedynkę, to podłożę jej to na siedzenie. Marek wrócił z wakacji. Jest jakąś laską. O Jezu. Dlaczego? Tak na niego czekałam całe wakacje. Kto naświecił w tej klasie? Jestem w tym miesiącu gospodarzem. Sprzątać po sobie. Przyniosłam na przyrodę siano dla naszych zwierzątek szkolnych. Ciekawe, czy pani postawi mi za to plusa. Przyniosłam na lekcję przyrody króliczka. Ciekawe, czy dostanę plusa. Siano w ręku, siano w głowie.